Ania zawsze świetnie radzi sobie w pracy, ale kiedy próbuje mówić po polsku, boi się, że zrobi błąd. Każde potknięcie, każde zapomniane słowo traktuje jak dowód, że nie jest wystarczająco dobra. W efekcie, zamiast ćwiczyć, woli milczeć i unikać rozmów. To strach przed porażką ją blokuje. Perfekcjoniści często postrzegają błędy językowe jako osobistą porażkę. Każde potknięcie wydaje się odbiciem Twojej wartości, przez co unikasz mówienia i odkładasz praktykę, myśląc: jeszcze trochę się przygotuję, zanim coś powiem. Zrozum, że w nauce języka błędy są naturalną częścią procesu. Zamiast unikać mówienia, potraktuj każde potknięcie jako krok naprzód. Zacznij mówić już teraz, nie czekając na idealny moment. Kiedy przestaniesz bać się porażki i zaczniesz mówić, Twoja pewność siebie wzrośnie, a postępy w nauce polskiego będą szybsze. Każdy błąd stanie się okazją do nauki, a nie przeszkodą. Chcesz wiedzieć więcej o tym, co mówią nasze lęki i dlaczego przeszkadzają Ci w swobodnym mówieniu w obcym języku, na przykład po polsku? Obejrzyj całe wideo, link poniżej.